Witam Państwa bardzo serdecznie. A jakiż my to, drodzy Państwo, mamy dzisiaj dzień? Otóż dzisiaj mamy dzień według kalendarza 7 kwietnia roku 2024. Będzie to data zapamiętana oczywiście przez historię jako dzień totalnego upadku Polski. Dzisiaj są, drodzy Państwo, wybory samorządowe. Wszystko wskazuje na to jednak, że te wybory samorządowe także wygra Koalicja Obywatelska. Tak przynajmniej twierdzą sondaże. Po tym, jak przez 8 lat oczywiście pisowcy na swój sposób, oczywiście, bo każdy na swój sposób, ale wyżywali się na Polsce, skłócali ten naród. Doprowadzili do wytworzenia takiego stanu, powiedziałbym, w którym poziom tej nienawiści do PiS-u spowodował, że zebrała się ta cała Koalicja Obywatelska, tak zwana Koalicja Obywatelska, która zgromadziła pod tym sztandarem swołocz niewyobrażalną, w ogóle swołocz, której jeszcze ta Polska nie widziała, ale to właśnie oni pod rządami Donalda Tuska, największego bandyty, zdobyli władzę w Polsce. I teraz samorządowe wybory znowu wygra Tusk, wygra Koalicja Obywatelska, piesek brukselski tak naprawdę. Jeśli by postawić na szali to, co robił PiS, prawda, z Polską i to, co Tusk robił z Polską, to niestety ta szala jest przeważona na stronę Tuska, bo on ma trzeci raz rządy w Polsce. Tak, drodzy Państwo, to jest niebywały, ciemny charakter. Największy bandyta tak naprawdę w historii Polski, działający w partii założonej przez komunistów, opłacany przez CDU, o tym już na kanale mówiliśmy, to jest grzeczny piesek wykonujący wszelkie dyrektywy Brukseli. To wiecie chyba, że już jest, za chwilę wejdzie także zakaz produkcji papieru toaletowego. Tak, drodzy Państwo, to nie jest żart. Zniszczenie gospodarki, prawda, zniszczenie rolnictwa, a w zasadzie Ukrainy. Organizacja polskiego rolnictwa, zlikwidowanie wszelkich grup zawodowych, które mogłyby stawiać teraz, tak jak rolnicy, opór, prawda, w całej Europie. To wszystko będzie w rękach agroholdingów, czyli oligarchów. No cóż, no to są wspaniałe naprawdę propozycje. Papier toaletowy ma zostać też, drodzy Państwo, zlikwidowany. Mamy go nie używać, dlatego że produkcja papieru no, niszczy drzewa na przykład, bo trzeba wyciąć te drzewa, które do tej produkcji tego papieru będą służyły, no i przy tej produkcji tego papieru będzie wykorzystywana no niebywała ilość także toaletowego oczywiście, niebywała ilość wody, ale to nawet leśnik powiedział, że papier toaletowy to się produkuje w ogóle z odpadów takich powiedzmy przemysłowych, tak jak płyty jakieś tam wiórowe i tak dalej, a ktoś tam obliczył przy tej okazji, że, bo mamy przejść oczywiście w zamian, mamy nie używać papieru toaletowego, mamy używać jakiegoś papieru z trzciny cukrowej na początek, a potem przejść wszyscy na bidety. Tam już jest cała oczywiście ta infrastruktura gospodarcza przygotowana, także już są dostawcy tej trzciny cukrowej, którą będziemy sobie tyłek podcierać. Za komuny no to podcierało się tyłek krajem rad, czy przeróżnymi tam innymi, prawda, bo też nie było papieru. Były kolejki za papierem, jak się papier w sklepach pojawił, no to jak były kolejki przed sklepem, to było po pierwsze albo cukier był tam w sklepie, trzeba było stanąć, albo był papier toaletowy, czasem jakieś mięso dowieźli, też trzeba było stać. Teraz będziemy mieli trzcinę cukrową, a potem będziemy mieli te bidety z tą wodą, będziemy się podmywać. Ale ktoś to wyliczył, drodzy Państwo, i stwierdził, że sprawa jest tego typu, że jednak używanie tego bidetu spowoduje, że większa ilość wody będzie zużywana tak naprawdę do podmywania się oczywiście po tych czynnościach, o których tutaj mówię, niż w przypadku używania i produkcji papieru toaletowego. Także rynek zostanie przejęty i teraz Koalicja Obywatelska władzę przejmie w Polsce i te barany grzecznie idą, ładnie idą, grzecznie, motłoch sobie idzie. Grzecznie na wybory. No i jest jeszcze opcja, żeby oddać głos na PiS. No ale jak dla mnie, no to nie jest to żadna absolutnie alternatywa.
jeśli Koalicja Obywatelska przejmie władzę w samorządach, no to dokończy dzieła zniszczenia tej Polski już całkowicie. Co mamy jeszcze? No jak się głosuje na Koalicję Obywatelską, no to oczywiście na wspaniałych ludzi z trzeciej drogi, czy też z lewicy. No same wybitne tam osobistości, na pewno. Nie chce mi się nawet teraz już wyrażać jakiejś tam krytyki względem tych ludzi, bo jest to zupełnie niepotrzebne. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Konfederacja, drodzy Państwo, podobno się sprzedała już teraz. Tak przynajmniej donoszą ludzie, którzy tam grzebali w tych sprawach. No oczywiście za sprawą tego cwaniaczka Mentzena, którego także kiedyś na kanale krytykowałem, bo to on przede wszystkim doprowadził do tego, że wyrzucono Korwina, prawda, z Konfederacji. Cała Konfederacja także, o czym także mówiłem do Państwa na zaraz po tym, jak prawda, Braun próbował usunąć ten symbol satanistów z Chabad Lubawicz z Sejmu, no to Konfederacja się odwróciła od Brauna. Odwrócili się od Brauna, nie podejmowali żadnych działań, dopiero później jakby podnieśli się trochę, sumienie jakby ruszyło Konfederatów i stanęli tam później za Braunem. No to brzydka jest sprawa oczywiście, ale dla własnych interesów, a w szczególności dla interesów Mentzena, który w Konfederacji ma naprawdę bardzo dużą władzę, bo to o tym także Korwin opowiadał, że on ma głos decydujący we wszystkich sprawach dotyczących w ogóle tych kwestii partyjnych. Jest w partii głosowanie, tam jakieś jedno czy drugie, ale ono nie ma znaczenia, bo to Mentzen i tak zdecyduje na końcu, jaki ma być obrót spraw partyjnych, więc w przypadku interesów Mentzena i także tego, że mogłyby one zostać w jakiś tam sposób oczywiście objęte sankcjami, no to taka sytuacja w przypadku Mentzena, takiego cwaniaka, była czymś całkowicie naturalnym. Podobno, jak już powiedziałem, Konfederaci są w tajnym układzie, zawiązali jakieś porozumienie z PiS-em, tak przynajmniej twierdzą ludzie, tak przynajmniej twierdzą osoby, które ten temat gdzieś tam zgłębiały. Ja Państwu tutaj do góry podlinkuję taki film krótki, który o tym opowiada. A dlaczego o tym mówię? Mówię o tym z tego powodu, żebyśmy zyskali możliwość oceny tego, na kogo można dzisiaj w tej Polsce głosować. Otóż wygląda na to, że na koalicję nie warto. Oczywiście, że Motłoch pójdzie i zagłosuje. To jest, ja tutaj mówię o tym, na kogo miałby zagłosować w tej Polsce Polak, bo to antypolacy głosują oczywiście, czy to na jednych, czy to na drugich, którzy ten kraj rozkradają od roku 89, więc na Koalicję Obywatelską Polak nie zagłosuje, na PiS Polak nie zagłosuje, na Konfederację podobno już też teraz nie warto głosować, bezpartyjni są w układzie z Konfederacją, a Konfederacja podobno z PiSem jest w układzie, pozostaje jeszcze ta korona, prawda, Grzegorza Brauna, która jest partią w Konfederacji, bardziej bym powiedział, niebezpieczną i marginalną, bo Braun jest nieprzewidywalny, więc ludzie w ogóle Brauna się boją. Większość Polaków by popierało jednak Brauna, ale nie sądzę, żeby mógł liczyć na jakieś poparcie po prostu na takim szczeblu, żeby władza w samorządach trafiła w ręce ludzi związanych czy powiązanych z Braunem. Nie liczyłbym na to, że społeczeństwo antypolskie w szczególności oddałoby głos na Brauna, więc drodzy Państwo, co pozostaje? Pozostaje bezpartyjny Korwin, który walczy o fotel oczywiście prezydenta Warszawy z Trzaskowskim, ale nie ma szans kompletnie, nie ma szans. Sprawa jest przegrana, nie ma na kogo zagłosować nawet. Nie ma kandydatów w ogóle, których poparcie zwiastowałoby, czy byłoby światełkiem w tunelu. No po prostu staram się te sprawy przedstawić w taki sposób, jak one wyglądają. No i barany po prostu idą. Motłoch idzie i głosuje uwiedziony, ale czym? Przecież już dzisiaj, nawet po tych paru miesiącach rządów Tuska, to ludzie, zdaje się, że wiedzą, jaki to jest człowiek, drodzy Państwo. Jakiego kalibru jest to bandyta, patologiczny kłamca i niebywały oszust. Premier, prawda, antypolski premier, podobno polskiego rządu. Ja tylko oczywiście nie chcę żadnego tutaj niepokoju w Państwa sercach, duszach, umysłach wzbudzać, ale on się rodzi, no po prostu on się rodzi. Nie mamy w Polsce w tej chwili żadnego przedstawiciela godnego tego, żeby w ogóle zagłosować na tego człowieka. To, czy Konfederacja jest w tym układzie z PiS-em, czy nie, podobno jest w tym układzie. Ja, jak już powiedziałem, powołuję się tylko na
informacje, które gdzieś tam dochodzą do mnie, bo w Konfederacji nastąpił potężny rozłam. Ja wierzę, że i w Konfederacji są ludzie, którym można byłoby jeszcze ufać, czy na których można byłoby uwagę własną kierować, jeśli chodzi o kwestie tych, prawda, politycznych takich kontaktów zwykłych ludzi, jakimi jesteśmy, z tymi politykami, którzy próbują oczywiście porządkować naszą rzeczywistość. No ale w tej chwili wydaje się, że sprawa Konfederacji po tym rozdziale, po tym podziale, jaki tam nastąpił wskutek raz wyrzucenia tego oczywiście Korwina, Konfederacja stała się tak zwaną łże prawicą, także wewnątrz zepsutą, zmanipulowaną, działającą także po części, prawda, na rzecz własnego interesu. No jedynym człowiekiem, który tak naprawdę bronił sprawy polskiej w ostatnich tych miesiącach, no to jest Braun. Mentzen też wyszedł tam na te protesty tych rolników, prawda, nawet gazem dostał. Może to była taka pokazówka z jego strony oczywiście, żeby w pewnym sensie odwrócić uwagę tego, kim ten człowiek jest, bo ja temu człowiekowi nie ufam. Bo gdyby Konfederaci stanęli za Braunem od razu, wszyscy jak jeden po prostu w tym Sejmie, wszyscy własną piersią go powinni bronić tam, żeby nic mu się złego nie stało. Koledze z partii w ogóle nie wolno niczego zrobić. Jak zawiązujecie w ogóle porozumienie, to jesteście razem do końca, albo jesteście zdrajcami. No tak to wygląda, no nie ma wyjścia, no co? O czym tutaj dywagować jeszcze? No nie da się. Więc na kogo mamy my, Polacy, zagłosować? Prawda? Zapewne i są tam także ludzie, którzy chcieliby coś dobrego zrobić, ale w takiej, prawda, mniejszości są, że i tak niewiele dokonają albo w ogóle niczego nie będą w stanie dokonać. Ja, drodzy Państwo, widziałem taki kabaret ostatnio. I ten pan się nazywa Gajda. To jest taki znany komik nawet, ja bym powiedział. Nie wiem, jak ma na imię ten pan Gajda. To państwo pewnie wiecie, o kogo chodzi. I on zrobił taki sketch właśnie o tym, że kandyduje na... jest kandydatem do tego samorządu. I on powiedział, że jego hasło to jest... prawda, hasło wyborcze, na jakie on tam się powołuje, to jest cnota, prawda, honor, uczciwość i jedność. No i mamy cnota C, honor H, uczciwość U i jedność J. I on w tym sketchu, w tym kabarecie powiedział, że to jest bardzo popularne hasło, bo ono w każdym mieście w ogóle się na murach pojawia, to hasło, czyli wiadomo, już nie będę powtarzał, prawda, bo to jest rzeczywiście coś zabawnego, bo generalnie rzecz biorąc, idziemy na wybory, czy ludzie idą na wybory, bo ja nawet nie idę na żadne wybory. Ludzie idą na wybory, a potem na murach pojawiają się właśnie te hasła C, H, U, J, prawda? I ty jesteś tym politykiem, na którego głosowałem i dostajesz taki przydomek, prawda? Gdzieś tam w postaci tego murala wymalowanego na tym miejskim murze. No to jest, on rzeczywiście zrobił ten kabaret bardzo śmieszny, mi się to niezwykle podobało. I drodzy Państwo, idę sobie na spacer i widzę, że idzie pani z pieskiem, prawda? I pani z pieskiem, drodzy Państwo, podbiega taki pies gdzieś tam na wsi bezpański i pani tego pieska bierze na rączki. I ja tak się zastanawiam, mówię, co ta kobieta robi tak naprawdę? I drodzy Państwo, podchodzę, pytam się, po co pani tego psa bierze? A ona mówi, że jej pies nie będzie się z pospólstwem zadawał. No to ja pytam tej pani, a na kogo pani głosowała, mówię, w tych wyborach październikowych do Sejmu? A ona mówi, na Tuska. Widzicie państwo? Widzicie państwo, co to jest? Co to znaczy w ogóle? Ludzie nawet nie rozumieją, czym jest motłoch. Te wszystkie elity, ci wszyscy ludzie, którzy tam władzę zdobyli, jakieś sukcesy osiągnęli, to oni są nie tylko uzależnieni od motłochu, ale są lustrem motłochu. Elita to jest lustro motłochu. Pasożyty na samej górze żerują po prostu na tych biedakach, którzy stoją niżej w hierarchii. Ci biedacy żerują na tych, którzy są jeszcze niżej. No i ci z kolei na tej patologii, która już jest bardzo nisko, a ta patologia na samym dole, drodzy Państwo, to jest odbicie tych elit, które są u góry. No ale zawsze warto powiedzieć, że mój status społeczny jest wyższy, lepszy. Ja przynależę do
elity, a nie mam nic wspólnego z motłochem, tym samym te barany tępe, które idą na te wybory, bo przecież jak ktoś głosuje na tego Tuska, no to przynależy do motłochu. Czy mu się to podoba, czy nie? To jest najniższa po prostu hierarchia społeczna. Motłoch. Motłoch, drodzy Państwo. Więc 7 kwietnia, dzień totalny upadku Polski, nie ma koniec. Polska zostanie 7 kwietnia całkowicie zniszczona, nie mając w ogóle kandydatów, nawet żadnych wśród tych frakcji politycznych, żeby na nich głos oddać. To jest tragedia, drodzy Państwo, dla Polski. Ja zaproponowałem budowanie nowej Polski z apolitycznym rządem, z apolitycznym prezydentem, z nową konstytucją, z surowymi karami dla urzędników państwowych, jeśli nie działaliby na rzecz interesu Polski. Jeśli to zostałoby stwierdzone, a w przypadku wielu polityków możemy jasno stwierdzić, że już teraz, w tej chwili, gdybyśmy postawili ich przed sądem, niezależnym oczywiście sądem, bo przecież jedna partia oczywiście odpolitycznia sądy, instytucje, organizacje po rządach poprzedniej partii i następnie upolitycznia je, żeby wydawały, żeby ferowały wyroki, prawda, korzystne dla tej partii, dlatego Tusk też odpolitycznia, prawda, sądy pisowskie i upolitycznia je, żeby każdy tam sąd, albo możliwie największa ilość oczywiście tych urzędników działała po linii tej partii politycznej. Więc, drodzy Państwo, w normalnym kraju, gdybyśmy żyli, to ci ludzie zostaliby skazani. Skazani za zdradę stanu bez żadnego problemu, bo to, jakich oni się dopuścili, w ogóle machlojek po roku 89, za co nie ponoszą odpowiedzialności, to jest to po prostu skandal. Więc taka propozycja ode mnie, od Króla Pustkowia, została już na kanale zdeponowana i ten film pojawił się tutaj na karcie u góry ekranu. Więc, drodzy Państwo, jakby to powiedzieć, przychodzi powolutku wiosna, las się zieleni, wszystko się do życia powinno budzić, a jednak gdzieś tam dla człowieka, który wykształcił choć odrobinę tej wyższej percepcji, ta katastrofa Polski już jest zarysowana i ona jest, raczej powiedziałbym, pewna. Tusk dokona zniszczenia Polski przez 4-letnie rządy Koalicji Obywatelskiej, nie tylko mając władzę w Sejmie, ale także w samorządach, i żadnej tak naprawdę alternatywy nie ma. I kto wie, bo ja sugerowałem oczywiście, że bardziej niż wojna z Putinem, czeka nas wojna domowa. Czeka nas wojna domowa. Życzę Państwu przyjemnej niedzieli 7 kwietnia 2024 roku. Kłaniam się nisko i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.